Dzień dobry, zapraszam. Teraz musimy właśnie pana w Peugeocie. Pan klient prosi, żebyś wypisała zlecenie. Także stanie, oczywiście, staniemy dalej. Zapewniamy naszym klientom maksymalny komfort i bezpieczeństwo. Agnieszka stoi z 1,5 metra od twarzy pana, z który chce wykonać serwis i spisuje dane. Prosi o uwagi, podstawowe dane i później, jak już spisze te wszystkie dane, klient, jak już będzie wolne miejsce na serwisie, zostanie poproszony, żeby wjechał na halę. Klient będzie miał praktycznie zamknięte szyby. Nasz montażysta czy serwisant będzie już miał podstawowe dane. Jeżeli będzie miał wątpliwości, dopyta. Będzie wykonywał serwis. Po wykonanym serwisie zostanie zamknięta maska. Klient zostanie poinformowany o tym, że serwis został wykonany. Poprosimy go o to, żeby znowu przeparkował autko na parking i udamy się z nim do firmy. Zapraszam Państwa do Energy Gas Polska. Szanowni Państwo, tak wygląda miejsce pracy mojego zespołu w biurze obsługi klienta. Mamy strefę bezpieczną. To jest strefa, która tak naprawdę, zobaczcie Państwo, to są może 2,5 metra od stanowiska klienta do koleżanki, która obsługuje. Klient, który wyjechał właśnie i zaparkował samochód na parkingu, podchodzi tutaj, siada na tym krzesełku i tutaj odbiera się zlecenie i tutaj odbywa się ostatnia część, czyli zapłaty za wykonaną usługę. Agnieszka, warto tak. Warto jeszcze dodać, że oczywiście u nas jest możliwość płatności kartą, tak. Czyli jakby transakcja jest bezgotówkowa, tak. Bezpieczna. Czyli Agnieszka wystawia fakturę, klient dostaje fakturę, płatność przeważnie kartą, więc bezpiecznie i na końcu koleżanki jeszcze częstujemy spirytusem, czyli w Energy człowiek po serwisie jest na podwójnym gazie. Po pierwsze jednym naprawionym, a drugim takim popsikanym. Także zapraszamy do Energy, do miejsca bezpiecznego, sterylnego, świadomego i dbającego o zdrowie Państwa i pracowników Energy. Zapraszamy.